Za chlebem na Pragę. Drzeworyt sztorcowy rytował według rysunku Edwarda Perle Antoni Zajkowski. Tygodnik ilustrowany, Warszawa, rok 1880. Drzeworyt sztorcowy za chlebem na Pragę to już nie zapowiedź, ale symptom zmian w czasie. Sam drzeworyt na pierwszy rzut oka jest zwykłą, charakterystyczną dla czasu sceną rodzajową. Niczym się nie wyróżniający, poza może urodą, ale to jest zawsze kwestia uznania. Tak czy owak, piękna czy niepiękna, podoba się czy się nie podoba, ale ta prasowa ilustracja jest tylko charakterystyczną dla czasu ryciną, sceną dziejącą się na warszawskiej Pradze, na co wskazuje, poza napisem tytułowym, punkt odniesienia. W tym wypadku jest nim figurujące w tle wyobrażenie kościoła Najświętszej Marii Bożej Loretańskiej na ulicy Ratuszowej. Natomiast punktem odniesienia dla głównej postaci na rycinie, głównej zresztą nie tylko na tej rycinie Edwarda Perle, jest jeden element stroju, dokładnie charakterystyczne nakrycie głowy oraz także charakterystyczna długa, siwa broda. Jedno i drugie razem wzięte nie pozostawia więc wątpliwości. To Żyd. Ale uwaga, wcale nie jedyny, bo autor rysunku też był Żydem. Co czyni z naszej ryciny judaik w podwójnym sensie autorstwa i tematu, czy właściwie tematu i autorstwa. Ten przypadek zdarza się nam po raz pierwszy. To znaczy judaików o tematyce żydowskiej mamy wiele, ale takiej sytuacji, żeby autorem obrazka o tematyce żydowskiej był Żyd, wiele nie ma. Ten chyba jest pierwszy. Oczywiście zdarzało się, że artyści żydowscy rysowali dla prasy, ale Żydów na tych ich obrazkach trudno się dopatrzyć. Chyba że rzeczywiście być musieli. Albo działo się to jakoś przypadkiem. I to jest właśnie sytuacja, która się przytrafiła Aleksandrowi Lesserowi. Lesser należał, jak się dziś mówi, do grona Polaków wyznania mojżeszowego związanych z nurtem asymilatorskim. Był omnibusem, rysownikiem, ilustratorem, scenografem, ale przede wszystkim malarzem. Miał, jeszcze przed Matejką, ambicje przedstawienia całej historii kraju ojczystego, skąd jego miano pierwszego malarza historii Polski. Lesser jest autorem słynnego obrazu Pogrzeb pięciu ofiar antyrosyjskiej manifestacji w Warszawie, na którym umieścił obok księży i pastorów sylwetki uczestniczących w uroczystości rabinów Majzelsa i Jastrowa. Niemniej motywów malarskich raczej w historii Izraela czy Żydów nie szukał. I zapewne nie wiedział, że bohaterowie jego obrazu Obrona Trębowli, Samuel Chrzanowski i jego żona Dorota byli konwertytami. Przypadek Lessera jest ilustracją problemu wynikłego z faktu, że 1/5 mieszkańców Królestwa Polskiego to byli Żydzi. I na dodatek Żydzi bardzo do swojej żydowskości przywiązani. Inaczej niż to było na zachodzie Europy. Tam, gdzie postępy asymilacji były wyraźne, tam gdzie postępy asymilacji były znaczące, problem ten miał swoje dwa oblicza. Na rewersie było zapisane pytanie, jak asymilujący Żyd przystosuje się do otoczenia, a na rewersie było drugie pytanie, jak otoczenie przyjmie asymilującego się Żyda. W Królestwie Polskim, gdzie asymilacja Żydów była cokolwiek wolniejsza, pojawił się problem
dodatkowy w postaci pytania, na które odpowiedzi nie znaleziono ani w XIX wieku, ani w XX wieku, ani w XXI wieku, ani na wschodzie, ani na zachodzie, ani nigdzie. Otóż pytanie to brzmiało, jak w modernizującym świecie Żyd może zachować swoją żydowskość, swój judaizm. Dramatycznie zmagał się z tym problemem Maurycy Gottlieb, jeden z pierwszych obok Lessera i Hirschenberga malarzy żydowskich w Polsce. Obecnie uważany jest za najwybitniejszego ucznia Matejki, kiedyś zresztą również. W Kłosach w roku 1879 pisano. Od pierwszego wejrzenia dopatrywano się w nim wpływów takiego mistrza jak Matejko. W owych dwóch młodzieńczych dziełach przedstawiających Shylocka z Jessicą i Uriela Acostę z Judytą. Wybór tematów zapowiadał także rodzaj i kierunek twórczości pana Gottlieba, który widocznie, jako Izraelita z pochodzenia, chciał pod tym względem zyskać pewną oryginalność w naszej sztuce i stworzyć niejako rodzaj dotychczas mało u nas uprawiany. Niezależnie od tego, co sądzi publicysta Kłosów, Gottlieb był twórcą całkowicie niezależnym i oryginalnym i niewątpliwie najwybitniejszym artystą w kręgu kultury żydowskiej na ziemiach polskich i w okolicy drugiej połowy XIX wieku i trochę później też. Gottlieb zmarł w wieku 23 lat. Autor Ryciny za chlebem był w latach 60. osobą wyjątkowo w Warszawie popularną, ale wcale nie z powodu swoich osiągnięć artystycznych, ale dlatego, że był wynalazcą i konstruktorem pierwszego w Polsce roweru, wykonanego według rysunków w fabryce jego ojca. Ten rower, była to konstrukcja całkowicie drewniana, początkowo miał 3 koła, 2 dopiero później i Perl nazwał ten swój pojazd samochodem. Nazwa ta się przyjęła. Nazwa bicykl pojawić się miała dopiero wiele później. Poza tym, ale może przede wszystkim, Perl był malarzem i rysownikiem. Uprawiał głównie malarstwo olejne o tematyce rodzajowej, często związanej z życiem wsi. Malował sceny rodzajowe, portrety i obrazy religijne. Chętnie podejmował tematykę żydowską. Wykonywał do roku 1879 ilustracje do czasopism warszawskich. Jego rysunki wykonywane ołówkiem, piórkiem lub kredką miały podobną tematykę jak malarstwo. U schyłku życia swoje obrazy i zbiory ofiarował do warszawskich kościołów i muzeów. Jak uczestniczyć we współczesnym świecie bez utraty swojego judaizmu? Powiedziałem, że na to pytanie odpowiedzi w pełni satysfakcjonującej nikt nie znalazł. Chcę w związku z tym powiedzieć, że Aleksander Lesser zgodnie ze swoją wolą pochowany został na cmentarzu żydowskim w Warszawie na Okopowej. Maurycy, a właściwie Mojżesz Dawid Gottlieb, pochowany został na nowym cmentarzu żydowskim w Krakowie. A Edward Perle, autor Ryciny za chlebem na Pragę, pochowany został zgodnie z swoją wolą na cmentarzu katolickim. To był cmentarz powązkowski w Warszawie.